Pani profesor, witam serdecznie i witam na Włościach Włopusznej. I bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło. Zmobilizowały nas do niego absolwentki i absolwenci 5. Liceum Ogólnokształcącego. Tak, zastosowały absolutny mobbing. Tak. No ale dzięki temu mamy okazję porozmawiać. Ale chciałbym naszą rozmowę zacząć od wątków rodzinnych, bo wielu z nas, którzy kończyliśmy piątkę, nie ma tak naprawdę pojęcia, jak wyglądało pani dzieciństwo, jak wyglądały rodzinne korzenie. Jakby pani troszeczkę o tym opowiedziała, bo ten początek życia był dosyć burzliwy, pełen wędrówek. Był rzeczywiście i przede wszystkim zawsze mam kłopoty, jak ktoś mnie pyta, skąd ja jestem. To ja nie umiem odpowiedzieć, bo urodziłam się we Lwowie. Szkołę, liceum kończyłam w Gdańsku, studia w Lublinie. Mieszkam po drodze w jeszcze Zakopane i tam inne miejsca. Tak. To były bardzo trudne dzieje, ponieważ jak Sowieci weszli na początku do Lwowa, no to wtedy rodzice musieli po prostu z tego Lwowa uciekać. Była wtedy moja starsza siostra i ja, jako już bardzo malutkie, tam się urodziłam. Więc stamtąd jakimś cudem, ja nie wiem nawet dokładnie jak to było, w każdym razie udało nam się przedostać przez Bóg. Pojechaliśmy prosto pod Warszawę, ponieważ tam była już moja cioteczna babka, która była dyrektorką szkoły pielęgniarskiej i razem z tymi pielęgniarkami była przy szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. I babcia uznała, że powinniśmy tam wszyscy przyjechać. I nie byliśmy w Warszawie samej, tylko w takiej, też jacyś bardzo zaprzyjaźnieni ludzie udostępnili nam swoją willę, piętro w willi w Gołkowie koło Piaseczna i tam mieszkaliśmy do powstania warszawskiego. Jak wybuchło powstanie warszawskie, to trzeba było znowu uciekać. I wtedy pierwszy wyjechał z Warszawy właśnie szpital Dzieciątka Jezus, a bardziej może szkoła pielęgniarska, której babcia była dyrektorką. I wyjechali do Czarnego Dunajca. I wtedy babcia zdecydowała, że my też tu musimy przyjechać. I to była cudowna podróż. Ja jako dziecko to wspominam cudownie, bo jechaliśmy 2 tygodnie bydlęcym wagonem. Z Warszawy do Nowego Targu, zima, mróz. Oczywiście wszędzie nas tam na tory boczne ten pociąg zjeżdżał i trzeba było czekać. Ale cudowne było co? Kołysanie? Chyba. Nie, cudowna była przygoda. No, ja wtedy miałam 4 lata przecież, więc to było coś naprawdę nadzwyczajnego. Jeszcze na dodatek jechała moja babcia z kolei mamy mama z krową. I krowa w czasie tych 2 tygodni się w tym wagonie ocieliła. Także to dla dzieci to były straszne atrakcje. Dotarliśmy do Nowego Targu i w Nowym Targu już odebrała mnie siostra taty, pielęgniarka, która była też w tej szkole. I dotarliśmy do takiej chałupy w Czarnym Dunajcu, gdzie mieliśmy pokój. Ale równocześnie tam mieli kwaterę też rosyjscy żołnierze. Bo to front był wtedy tutaj już w Rogoźniku chyba, czy gdzieś tutaj niedaleko. I tam byliśmy chyba, nie wiem, czy cały rok. Potem przenieśliśmy się do Zakopanego. Ej, tak słucham tego, to sobie myślę, że los już was wtedy jakoś spotkał z przyszłym mężem. Tak, bo mąż był wtedy w Rogoźniku, to było bardzo blisko. I w tym Zakopanem? W Zakopanem mieszkaliśmy u państwa Wimerów, to byli tacy architekci bardzo znakomici, też nam wynajęli piętro willi. I tam chyba rok do zakończenia wojny mieszkaliśmy tam.
jak się skończyła wojna, no to wtedy tatuś postanowił, że musimy już jechać gdzieś jakiejś pracy szukać, bo przecież nie było właściwie bardzo z czego żyć. Z tym, że myśmy z Lwowa wyjechaliśmy takim śmiesznym samochodem, on tu zresztą jest gdzieś na fotografii, taka na trzech kółkach, taka półciężarówka na Holzgas. Tam się u góry wkładało drzewo, żeby on w ogóle jechał, paliło się tym. I tak uciekliśmy i tak pojechaliśmy też na Dolny Śląsk, gdzie okazało się, że no, tam są jakieś możliwości zdobycia pracy. I tatuś dostał wtedy taką pierwszą pracę w Janówku. To był Janówek koło Jordanowa Śląskiego na Dolnym Śląsku, u stóp Śnieżki. W majątku po niemieckim, który był, no widać było, że ci właściciele musieli uciekać tam po prostu tak jak stali, bo wszystko było. Nawet jeszcze były pościelone łóżka, no po prostu cały ten dom był urządzony. No i to jest, powiedziałabym, najszczęśliwszy okres w moim życiu. Ten Dolny Śląsk. Ten właśnie Janówek. Bo tam 3 lata tatuś administrował tym majątkiem. Był świetna ziemia, była, tato kochał w ogóle ziemię i konie i zwierzęta, więc był w swoim żywiole. I pierwszy raz tam nie byliśmy głodni. Niestety po pewnym czasie tam pojawił się taki magazynier, no Polak, który był po to, żeby tatusia wygryźć. I po tych 3 latach rzeczywiście podziękowali tatusiowi. I wtedy wyjechaliśmy do takiego małego majątku koło Kłodzka. Wielisław Stary Dolny się nazywał. Mhm. I tam przeżyłyśmy szok straszliwy, bo do szkoły miałyśmy 5 kilometrów w jedną stronę. I tam chodziłyśmy właśnie te 5 kilometrów w jedną stronę i z powrotem. I w Wielisławiu mieszkaliśmy chyba rok. Bo znowu się okazało, że tato się nie nadaje. I stamtąd przenieśliśmy się do Bartnik. To było znowu koło Kamieńca Ząbkowickiego. Też bardzo był taki zadbany majątek. Tam była i pszczoły były, i zwierzęta, i wszystko. Tato tam się bardzo dobrze czuł. I tam miałyśmy do szkoły stosunkowo niedaleko. I tam tam skończyłam podstawówkę. I powstało zmartwienie wielkie, bo zawsze było bardzo chłodno i głodno w naszej rodzinie, nie było żadnych pieniędzy, bo rodzice przecież wyjechali tak jak stali, nic nie mieli. Co ze mną zrobić? No więc zdawałam do liceum w Ząbkowicach Śląskich, tam zdawałam do tej pierwszej klasy, ale wtedy siostra mojego taty, która była bezdzietna, i która mieszkała z moją ukochaną babcią w Gdańsku, postanowiły, że wezmą mnie do Gdańska, że tam będę mieszkała i tam będę robiła liceum. Kim byli rodzice? Bo te kłopoty ojca wynikały z czego? No przede wszystkim z jego pochodzenia, z tego, co robił przed wojną. Tak. Jakie tradycje w domu panowały i jakie wartości pani z domu wyniosła? No pierwsza rzecz, od której powinnam była zacząć, to że rodzice pobrali się w 1937 roku, więc bardzo krótko przed wybuchem wojny. Tato był z ziemiańskiej rodziny. Mama też zresztą i dziadkowie mieli takie dość duży obszar ziemi w okolicach Lwowa. Dostał tato swój taki jakby majątek, prawda, jak się ożenił, z tym, że tam nie było jeszcze domu, tylko jakiś taki był prowizoryczny bardzo i zaczęli budować ten dom. No niestety nie zdążyli, także trzeba było znowu wszystko zostawić. Dziadek mój był takim bardzo zamiłowanym hodowcą koni. Miał Araby. Ciocia, ta właśnie, do której potem do Gdańska trafiłam, była
Amazonką, jedną z najbardziej znanych przed wojną, z najlepszych, nawet w Berlinie startowała na olimpiadzie. Tato zobaczył mamę pierwszy raz, jak miała 16 lat. Zresztą oni byli oboje w tym samym wieku, z 10 roku, u swojej kuzynki w majątku, gdzie mama przyjechała jako koleżanka na wakacje. I podobno zobaczył mamę i powiedział babci, że ja się z tą dziewczyną ożenię. Potem były długie, długie, nie widzieli się w ogóle, nie spotykali się i, no, i jednak gdzieś ją spotkał, no i doszło do tego ślubu. Także bardzo było wspaniałe na małżeństwo, byli bardzo w sobie zakochani. A czy w rodzinie pielęgnowano jakoś te tradycje szlacheckie, ziemiańskie? Bardzo, bardzo. Tato szczególnie zwracał na to wielkie. Był bardzo szlachetnym, takim bardzo honorowym człowiekiem. Pamiętam, że od najmłodszych lat wiadomo było, że najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, to skłamać. Mhm. Że to jest po prostu taka plama na honorze nie do zmazania. I to mam do dzisiaj, że nie potrafię skłamać. Były bardzo rozwinięte takie rodzinne kontakty. Właściwie nawet ci wszyscy najdalsi, jacyś kuzyni, nie kuzyni, to wszystko była rodzina i bardzo często. Dbano o to, żeby bardzo, żebyśmy znali, tak, żebyśmy się na tym znali. Ogromny nacisk był kładziony na dobre wychowanie, na zachowanie przy stole. Do dzisiaj pamiętam, że przy stole musiałam siedzieć. Na początku, jak się garbiłam, jak coś było nie tak, to miałam dwie grube książki tutaj i tak musiałam się nauczyć jeść porządnie. Także to takie były tradycje rodzinne ogromne. Wielki szacunek dla starszych. Wszystkie to były babcie. Dzisiaj się mówi na siostrę babki, mówi się ciocia. U nas to wszystko były cioteczne babcie, cioteczni dziadziowie, także była ogromna rodzina. W pani biografii pojawiają się rozmaite bardzo ciekawe osoby poprzez koligacje i tak dalej. Choćby ksiądz Tadeusz Fedorowicz czy Zbigniew Cybulski w różnych momentach. Tak, to byli, znaczy ojciec czy mama księdza Fedorowicza to była chyba kuzynka mojego dziadka. Także to była wszystko rodzina taty. Mhm. I ksiądz Fedorowicz był ukochanym kuzynem i taty, i potem mama, jak wyszła za niego za mąż, bardzo się lubili, jeszcze do końca się spotykali już tutaj po wojnie. No i ksiądz, to była też ciekawa historia, bo ksiądz Fedorowicz mnie chrzcił we Lwowie i ja byłam ostatnią chrzczoną w kościele Marii Magdaleny, ponieważ Czowici natychmiast po tych chrzcinach wszystkie papiery zabrali i skończyło się, wszystkie księgi metrykalne. Także to był i w takim pośpiechu mnie chrzcili, że w ogóle się nie zastanawiali, kto będzie chrzestnym, kto będzie chrzestną. A mieszkaliśmy u przyjaciół rodziców państwa kolarzowskich w Lwowie. No i naturalną rzeczą było, że ich poprosili, żeby byli moimi chrzestnymi rodzicami. A takie były nerwy, że ja miałam być Barbara, bo Gabriela Maria. Bo taki był, tradycja była, że trzy imiona były, a ponieważ marzyli o synu, a podobno imię Gabriela dawało gwarancję, że następny będzie syn, więc takie miałam mieć imiona, ale niestety rodzice wcześniej zapomnieli, jestem tylko Barbara. I też jeszcze o księdzu Fedorowiczu trzeba powiedzieć, że bardzo niedługo po tych chrzcinach sam dobrowolnie zgłosił się do transportu do Kazachstanu, żeby ci, którzy byli zsyłani tam, mieli kapłana ze sobą. Mhm. Także wyjechał od razu. Zbyszek Cybulski z kolei to znowu jego mama była kuzynką taty. Dalszą, ale kuzynką, a ponieważ rodzina bardzo się trzymała blisko siebie, więc stąd. Pamiętam, jak byłam w szkole w Gdańsku, jak chodziłam do liceum. Miałam ukochanych ciocia i wuje suchodolskich, którzy mieszkali w... To zresztą też śmieszna historia, ciekawa, bo mama cioci suchodolskiej, Janina Jaruzelska, była córką księcia litewskiego, kniazia litewskiego.
ukochana babcia, zawsze w rodzinie nazywana baba Janka. Mhm. I tam przyjeżdżałam bardzo często, ponieważ Wojtek, syn wujostwa, był moim rówieśnikiem. Bardzo się lubiliśmy, więc ja bardzo często przyjeżdżałam tam, nawet czasem nocowałam w soboty, na niedzielę, albo po prostu na cały dzień do Sopotu do nich. I tam na obiady przychodził Zbyszek, bo też był biedny dosyć, więc tam baba go przytuliła i on przychodził tam na obiady i tam go spotykałem. Pamiętam, że tak patrzyłam na niego z takim zachwytem i zawstydzeniem, wielkim zażenowaniem. Taki wielki Zbyszek, a ja tutaj mogę z nim rozmawiać, prawda? Koleżanki nie prosiły o załatwienie autografu? nie wiedziały, nie przyznawałam się. Nie przyznawałam się. A padło nazwisko Jaruzelski. No to też jest kuzyn taty, tak. Z tym, że akurat z nim to już tato absolutnie nie utrzymywał żadnych kontaktów, bo uważał, że zdradził ojczyznę, że to w ogóle niech on nie, z nim nie. Natomiast z jego siostrą jak najbardziej, on z panią Teresą Starnawską, żoną profesora Starnawskiego. Jak trafiła pani na KUL? No na KUL właśnie tak trafiłam, że próbowałam się dostać na polonistykę do Warszawy. Tam zresztą kuzynka mamy zaproponowała, że mogę u niej mieszkać. Ale to wtedy ja nie miałam żadnych dodatkowych punktów. Wiadomo było, że rodzina trefna, prawda, że to w ogóle... Także zdałam, ale się nie dostałam. No i zostałam na lodzie. To był czerwiec czy lipiec, prawda, były egzaminy i co dalej, więc wszyscy zaczęli się zastanawiać i wtedy dowiedzieliśmy się, że na KUL-u są dodatkowe egzaminy we wrześniu na anglistykę, co dla mnie było po prostu, miałam bardzo słaby angielski w szkole i bardzo słabo znałam ten angielski, byłam przerażona, no ale nie było wyjścia. W związku z czym pojechałam miesiąc wcześniej razem z mamą, pojechałam do Lublina i tam brałam bardzo intensywne lekcje angielskiego przez miesiąc. I we wrześniu ten egzamin zdałam i zostałam przyjęta na wolnego słuchacza, ponieważ byłam pierwsza po tej, która się dostała i miałam czekać na szczęście niedługo, po miesiącu się zwolniło miejsce, normalnie się dostałam na anglistykę i już potem wszystko było tak, jak trzeba. A jak pani wspomina KUL, bo to był w tamtych czasach... Jak ten, najlepiej. I bardzo się teraz bardzo się martwię, że to jest tak, jak jest w tej chwili, bo to była uczelnia naprawdę. Przede wszystkim myśmy tam się czuli absolutnie wolni, do niczego nie zmuszani. Każdy mógł mówić to, co chciał powiedzieć. Poza tym kadra była nadzwyczajna. Bo poza naszym profesorem Roczkowskim, który był kierownikiem naszego wydziału, to może za dużo powiedziane, sekcji języka angielskiego, na anglistyce też był nadzwyczajny pan profesor Chwalewik, dojeżdżał z Warszawy, amerykanista, trochę poeta, erudyta w ogóle, nadzwyczajny. Myśmy z otwartymi ustami zawsze na jego seminarium siedzieli. A poza tym były jeszcze wykłady, które prowadziła pani profesor Sławińska i pan profesor Zgorzelski. To było obowiązkowe dla nas. No profesor Sławińska, to ja nie wiem, z kim ją w ogóle porównać. Ona miała wykłady z dramatu. Wszyscy biegali, nie były obowiązkowe, ale to po prostu nie można sobie było wyobrazić, żeby nie pójść na to. No ale poprzez Lublin, poprzez sport poznała pani swojego przyszłego męża, Mariana Tischnera. Tak. Poznałam go przez naszego wspólnego przyjaciela, który był wielkim działaczem AZS-u, Stasio Czupa, a przyjacielem Mariana. Marian grał w siatkówkę. Kiedyś byliśmy na jakimś meczu koszykówki, to pamiętam doskonale.
i Stasio był właśnie. Myśmy były z koleżanką, z moimi przyjaciółkami. No i jakiś taki obcy chłopak też był, no i został mi przedstawiony. No i tak to się zaczęło wtedy. Coś zaiskrzyło. Coś tak, tak. Może nie tak całkiem od razu. Ale tak. Tak powoli dochodzimy do tego piątego liceum i teraz musimy się jakoś z tego Lublina przenieść do Krakowa, nie? I jak rozumiem, tutaj głównym powodem był właśnie pan Marian. Tak, bo on już skończył studia, już pracował w Krakowie. No i jak się pobraliśmy, no to wiadomo było, że tu musimy zamieszkać. Początki były też bardzo trudne. Wynajmowaliśmy taki pokój i kuchenkę w Przegorzałach. A, jeszcze były straszne wtedy historie przecież z zameldowaniem w Krakowie. To nie można było tak, że każdy się mógł zameldować. Tylko dzięki temu, że mąż pracował i profesor tam się za nim wstawił. Pracował na Akademii Rolniczej. Na Akademii Rolniczej, tak. I profesor się za nim wstawił. I wtedy to najpierw uzyskał zameldowanie, no to potem już ja też. I dostaliśmy mieszkanie po takich przyjaciołach naszych, którzy przenieśli się do Balic, do Instytutu Zootechniki i zwolnili pokój. To był jeden pokój na Syrokomli, zresztą przepiękny, bo to było mieszkanie dyrektora wodociągów przed wojną, więc on dla siebie ten dom budował. Prześliczne mieszkanie z ciukami, no, cudowny parkiet układany z kilku kolorów drewna. Fantastyczne, ale niestety jeden pokój. A reszta należała do innych rodzin. A nasz pokój niestety był pokojem przechodnim. Pierwszy rok pracowałam w Krzeszowicach, gdzie dawałam lekcje dzieciom, takie komplety dzieci, które tam dojeżdżałam dwa razy w tygodniu i cały dzień spędzałam. No jak się Marek urodził, to już się nie dało. I wtedy mi zaproponowano pracę w Instytucie Zootechniki w Balicach, gdzie pracowałam jako starszy asystent. A oczywiście główną moją rolą było tłumaczenie. Tłumaczyłam pracę, już zaczęłam wcześniej pracę męża. No z trudem wchodziłam w to słownictwo, bo przecież to było zupełnie nowe dla mnie, ale dobra to była praca, bardzo mi tam było dobrze. Przez 5 lat pracowałam w instytucie. Po 5 latach okazało się, że jest wolne miejsce w szkole. Znaczy, początkowo miałam wielkie ambicje, chciałam się specjalizować w lektoracie na AGH. Tam był wakat, więc poszłam na rozmowę. I pani kierowniczka, pierwsze pytanie, jakie mi zadała, to czy jestem w partii. No i to wystarczyło, że nie dostałam tej pracy. Potem właśnie w piątce była moja bardzo taka miła, dobra koleżanka Magda Miecznik, Magda wtedy jeszcze Szymańska, która była na rocznym stażu w Instytucie w Balicach i tam się poznałyśmy. Polubiłyśmy się bardzo i ona mi wtedy dała znać, że słuchaj, jest miejsce, może byś chciała. No to czemu nie? Tym bardziej, że ja musiałam dojeżdżać do tych Balic. O 6:30 rano miałam już autobus, więc musiałam wcześniej wstać, nakarmić Łukasza, który jeszcze spał i taki śpiący siedział. Ja mu podstawiałam tutaj podbródek i łyżką mu, pamiętam, dawałam jedzenie. On nawet oczu nie otwierał. I dopiero jak zjadł, to szłam do tego autobusu. No i właśnie wtedy pomyślałam sobie, że będzie prościej, jak ja będę na miejscu, bo do szkoły w końcu mieliśmy z Syrokomli 15 minut na piechotę. I tak trafiłam. Do piątego. Jakie liceum. Były początki w piątym liceum ogólnokształcącym? Bardzo, bo to jeszcze trudne. Jest to liceum sprzed kadencji Mieczysława Stefanuma, jeszcze troszkę inny klimat. Zupełnie inny klimat. Bardzo trudne były te początki, ponieważ ja nigdy nie zakładałam, że będę nauczycielką. Ja zawsze marzyłam o tłumaczeniach, o czymś takim. Z natury bardzo byłam zawsze nieśmiała, więc dla mnie takie zderzenie z klasą to było przeżycie wielkie, no ale jakoś sobie poradziłam z tym, że początkowo młodzież była tak bardzo krytycznie nastawiona i tak właściwie złośliwie, ponieważ oni mieli bardzo wspaniałego nauczyciela anglistę,
którego dyrektor Potoczek zwolnił. A to był człowiek o ogromnych, szerokich horyzontach, który na przykład japonistykę też studiował. No, imponował im ogromnie, młody, przystojny, no więc wiadomo, że połowa dziewcząt się w nim kochała. I nagle przyszła taka jakaś baba, nie? Więc czasem mnie bardzo przeciągali na jakieś pytania takie podchwytliwe, a coś tam. No ale po roku jednak, wcześniej niż po roku, jakoś się dogadaliśmy, polubiliśmy się. Bardzo się lubiłam z tymi pierwszymi klasami, które dostałam. Ale na początku dostałam 40 godzin plus wychowawstwo. Od razu wychowawstwo? Tak, tak. Więc wtedy się załamałam, poszłam do dyrektora, powiedziałam, że ja po prostu nie poradzę sobie z tym. No i jakoś łaskawie mi to wychowawstwo odpuścił. To, że nie była pani w partii, nie przeszkadzało, bo tutaj te główne szkoły w Krakowie były pod tym względem takim terenem wrażliwym. Bardzo przeszkadzało, ponieważ po zakończeniu roku szkolnego dostałam pismo, że nie odnawia się ze mną umowy, bo też mi pan dyrektor proponował, żebym się zapisała. I gdyby nie nadzwyczajny kolega, wspaniały, cudowny Janusz Kaczkowski, polonista, który był... Równocześnie pracował w kuratorium i on tam zainterweniował. A na szczęście dyrektor Potoczek już odchodził wtedy, bo to był już wszedł na emeryturę. Także mnie przywrócono i od września już objął dyrekcję dyrektor Stefanów. A jaki był klimat poprzednio, to jako przykład mogę podać, bo mnie to zaszokowało wtedy, pamiętam. Na początku września pan dyrektor nam oznajmił, że ten uczeń nie wrócił do szkoły 1 września, tylko się spóźnił, nie wiem, czy o tydzień, czy o dwa, ale zjawił się w szkole z usprawiedliwieniem od rodziców, że byli razem na wakacje. Został zawieszony na 2 tygodnie w prawach ucznia. Więc to w ogóle nie do pomyślenia było dla mnie. Co się zmieniło z przyjściem dyrektora Stefanowa? Wszystko się zmieniło. Jak pani go postrzegała, jak się wam współpracowało? Znaczy, początkowo też tak się mu bardzo przyglądaliśmy, no bo wiadomo było, że też jest partyjny. Wiadomo było, że no, przyszedł z kuratorium. No ale bardzo szybko się okazało, że jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. Przede wszystkim bardzo kochał młodzież. I miał niesamowitą intuicję, jeśli chodzi o ludzi w ogóle. On absolutnie od początku wiedział, czego się może po kimś tam spodziewać. Wiedziałam, że ma inne niż ja poglądy, ale to... Ja myślę, że jemu to nie przeszkadzało. On też wiedział. Nigdy nie próbował nigdy narzucić czegokolwiek. Nigdy nie zaproponował mi, żebym się zapisała do partii. Bardzo szanował ludzi. Jeśli ktoś pracował porządnie, to było dla niego ważne. Nie ingerował, chyba że już musiał. No czasem tak się zdarzało, prawda, ale wychowawca to był ktoś, kto odpowiada za daną klasę, za uczniów i on raczej starał się nie wtrącać. Jeżeli były jakieś trudne przypadki, to on rozmawiał. Wzywał do siebie do takiego ucznia i rozmawiał, przekonywał, ale nie stosował jakichś kar, nie bali się go, wszyscy go lubili bardzo. A zgodziłaby się pani z takim określeniem, że on był bardzo delikatny, a równocześnie uparty, to znaczy, że tak. To było bardzo ciekawe połączenie takiego... Tak, zgadzam się, tak. Jak on sobie coś wymyślił, to tak musiało być, ale potrafił w sposób bardzo delikatny do tego przekonywać, tak. Natomiast kiedy ogłoszono stan wojenny, to tego mu do końca życia nie zapomnę, że wziął mnie na bok, powie pani Basiu, gdyby się pani cokolwiek stało, to proszę, żeby natychmiast przyszedł któryś z synów i mnie zawiadomił. Nie musiał tego robić.
Na szczęście nie trzeba było tej interwencji, ale wiem, że zrobiłby wszystko, co, bo tak wyciągał przecież uczniów naszych, których zatrzymywano w demonstracjach. On po prostu po cichutku udawał się do Białego Domku i tam... Czyli siedziby po milicji. Tak, i tam tak długo, to wiem o jednym przypadku na pewno, że wybronił ucznia. I ani nie został ten uczeń zwolniony ze szkoły, nic mu się nie stało. Także ja mogę tylko dobrze się wyrażać o nim. Jak przyszliśmy pierwszy raz do szkoły po ogłoszeniu stanu wojennego, no to ja oczywiście w swojej naiwności powiedziałam, że teraz się wszyscy członkowie Solidarności proszę, żeby się tam w tej klasie zebrali, bo my musimy się naradzić. Przecież normalnie to było nie do pomyślenia w ogóle. W pewnym momencie on się zdecydował na niezwykle taki śmiały eksperyment. To znaczy stworzył klasę dla uczniów i uczennic no, z bardzo takimi głębokimi problemami, nie tylko zresztą pochodzącymi z piątki, ale i z innych z całego Krakowa. Uczelni, z, całego z, in, Krakowa. Z innych szkół. Bo to właściwie nikt tego przed nami nie robił, to nie wiedzieliśmy jak to się skończy. Wszyscy dookoła uważali, że to będzie fiasko, że nic z tego nie wyjdzie. Bo polegało to na tym, że do naszej szkoły przyjęliśmy uczniów z całego Krakowa i z Huty, z liceów po pierwszej klasie, znaczy nie po pierwszej klasie, tylko po pierwszym półroczu, pierwszym semestrze, tak, po pierwszym półroczu pierwszej klasy. I warunkiem było to, że musieli mieć co najmniej 3 dwoje. Wtedy dwója to była niedostateczna, prawda? Ale był taki, co miał 11. I wszyscy oni się znaleźli w jednej klasie w naszej szkole i powstała taka śmieszna klasa, która zaczynała w lutym, prawda? I w lutym też zdawali maturę potem. Trudne to były bardzo, trudna praca bardzo, bo to trzeba było bardzo indywidualnie ich traktować. Trzeba było się czegoś o nich dowiedzieć, wiedzieć co ich cieszy, czym się interesują ewentualnie, jak do nich podejść w ogóle. Też to był wielki eksperyment, bo pan dyrektor dał wychowawstwo właśnie Magdzie Szymańskiej, która była śliczną, młodą dziewczyną. I myślę, że ponieważ tam była większość chłopców, więc myślę, że to też był pomysł. Poza tym ona jest niezwykłą optymistką, szalenie wesoła, taka żywiołowa wręcz dziewczyna. I ona ich kupiła od razu. Zawojowała. Tak, pomimo, że sama Magda zapytała jęcząc, panie profesorze, dlaczego, panie dyrektorze, dlaczego ja? No bo to było ogromne wyzwanie. I wszyscy oni dokończyli swoją szkołę i wszyscy zdali maturę. I niektórzy z nich nawet piastują jakieś dość ważne stanowiska, także warto było. Z pani wspomnienia też można się dowiedzieć, że dyrektor bardzo lubił podróże i lubił, żeby uczniowie podróżowali. Nawet w latach 80., tak, kiedy to było utrudnione, no to piątka to była taka szkoła znana z tego, że ciągle gdzieś wyjeżdża. Oczywiście pewna bardzo grupa. Duży akcent na to kładł zawsze. Bardzo pilnował, żeby to można było przeprowadzić. On i Marek sam był geografem przecież, więc... Tak, tak. Ja myślę, że jemu chodziło o to, żeby poszerzyć horyzonty, żeby dzieci widziały, prawda, że to nie tylko taka jest możliwość, że są inne kraje, gdzie jest inaczej, gdzie ludzie żyją inaczej. No i oczywiście Marek Eminowicz był tym kołem napędowym, on to wszystko organizował, ale dyrektor bardzo, bardzo do tego dużą wagę przyjął. Do tych wymian między klasami, co też było nie tak częste wtedy. Najpierw zaczęły klasy francuskie, prawda? Wyjeżdżali do Francji, a tu przyjeżdżali uczniowie francuscy. Potem wydaje się, że też z niemieckimi była taka wymiana. No mnie się raz udało z Włochami. Ale to oczywiście jako język był angielski. Tym używany. Pojechała pani też z dyrektorem i z Markiem Eminowiczem do Wielkiej Brytanii. Tak, na tą słynną wielką wycieczkę, to było 9 krajów europejskich. To była niesamowita wycieczka, to zawsze będę to wspominać cudownie. Pojechaliśmy
I to w 81 roku, to było tak już tuż przed tym nieszczęściem, które miało nas spotkać. I pamiętam, jak baliśmy się, czy uda nam się w ogóle wyjechać, bo to tak, jak minęliśmy granicę z RFN-em i znaleźliśmy się w RFN-ie, czyli w Niemczech tych zachodnich, dawnych, to była taka radość. Eminowicz wyjął szampana i wszyscy piliśmy z radości, że udało nam się przekroczyć granicę tą zachodnią. Także to i wtedy bardzo dużo widzieliśmy. Spotkaliśmy niezwykle interesujących ludzi, bo przecież spotkaliśmy się z córką Piłsudskiego w Londynie. Potem w Edynburgu, koło Edynburga, na wakacjach, na urlopie był generał Maczek z rodziną i myśmy mieli 3-godzinne spotkanie z nim, cudowne. I to są takie wspomnienia, które już zostają na całe życie. A jak pani tak przyglądała się tej parze Mieczysław Stefanow i Marek Eminowicz, prawda? Zawsze tak trochę z przymrużeniem oka, muszę powiedzieć. Marek przecież miał swoją historię, był w obozie. No i siedział w więzieniu przecież. Siedział w więzieniu, tak. Ja myślę, że oni po prostu się bardzo polubili i to im nie przeszkadzało, że mają trochę inne poglądy. Z tym, że też mam takie wrażenie, że te poglądy dyrektora się zmieniały, jak on widział, co się dzieje. Także konfliktu żadnego tam nie było i oni się naprawdę bardzo lubili. Do końca życia zresztą. Tak, znaczy, to po prostu było bardzo takie fascynujące, tak. że pan dyrektor w pewnym sensie, nawet jeśli te poglądy się zmieniały, to nigdy nie zrezygnował z takiej życzliwej oceny swojej przeszłości. Nie? Znaczy, tak. On uważał, że te ideały lewicowe są... Myślę, że spokojnie patrzył w lustro. Że... Tak. No ale z drugiej strony Marek Eminowicz był taką postacią o wyraźnym profilu antykomunistycznym. Widocznie uznał, że taki jest i koniec. No. Bo Marek nie owijał bawełny, on mówił to, co myśli zawsze. Prawda? Ale przypuszczam, że dyrektor to zaakceptował i rzeczywiście do końca byli wielkimi przyjaciółmi. A kolejne przesilenie przyszło w 1989 roku. Czy piątka wtedy się pani zdaniem znowu jakoś zmieniła? Bo to jest jednak wejście w trochę inną rzeczywistość, prawda? Dla nas ta piątka lat 80. to była piątka właśnie jako taka oaza wolności na tle innych, innych szkół. Tak. Jeszcze w tych latach 80. pamiętam te oporniki przecież noszone przez wszystkich uczniów. Pamiętam czarne stroje zawsze 11 listopada. I dyrektor nie karał za to. Najwyżej. Pamiętam ten podszyt, a co to masz, a czy to trzeba nosić, bardzo dobrotliwie, bez żadnych konsekwencji. Mhm. Czy można powiedzieć, że jest jakaś taka specyfika piątkowicza, prawda? Czy piątkowiczki, nie wiem? No, zawsze mi się wydawało, że to są ludzie wolni. Mhm. Myśmy ich tego nauczyli, że mają prawo do wolności, mają prawo do własnego zdania, do własnych przekonań. Do poszukiwań i że należy też uznać, że ktoś inny, mający inne zdanie, też zasługuje na szacunek. Ale jak tak mówimy, tolerancja, dyscyplina, no to pani jednak uczyła specyficznego przedmiotu, język. Prawda? Można dać większe są możliwości otwarcia, nie wiem, na języku polskim, prawda? No, gdzie... naturalnie. A na języku angielskim trzeba jednak nauczyć tej bazy, struktury języka, prawda? I czy tutaj nie trzeba jednak jakby było więcej znaleźć takich sposobów i czy pani miała jakieś swoje sposoby nauczenia języka angielskiego? Muszę przyznać, że najwięcej wzorców zaczerpnęłam z British Council. Oni mieli cudowne kursy dla
dla znaczy języka angielskiego. I mój mąż uczestniczył w takich kursach, wyjeżdżał na takie, a ponieważ jest bardzo akuratny, robił bardzo dokładne notatki. I ja mogłam zobaczyć, jakich sposobów używają, aha, jak można zainteresować, czym przyciągnąć. Poza tym miałam też taką świadomość, podręczniki były beznadziejne. Beznadziejne. Pisane, nie wiem, w Rosji czy gdzie, no po prostu beznadziejne. Więc trzeba było szukać czegoś, co by mogło zainteresować młodzież. Uczyły języka, którym nikt nie mówił tak naprawdę. Tak. I nie było wtedy żadnych możliwości, że ktoś wyjedzie, to nie było takiej możliwości przecież, jak ja zaczynałam uczyć. Ale na szczęście były piosenki. Było Radio Luksemburg. Były piosenki po angielsku, porządnie śpiewane. I ta młodzież się fascynowała tymi piosenkami. Więc zdobywałam nagrania, zdobywałam słowa. Miałam w klasach takich uczniów, którzy grali na gitarze, którzy świetnie śpiewali. I te lekcje stawały się ciekawsze, po prostu ciekawsze. Czy istnieje coś takiego jak, nie wiem, charakter klasy, prawda? Jak pani tak patrzy na te swoje klasy z przeszłości, to czy one się różni? No, na pewno się musiały różnić między sobą, bo po prostu to znaczy, byli na różni pewno ludzie, jest... ale... Różnica tu będzie między humanistycznymi, a matfizami i matematyką na pewno. W humanistycznych nie uczyłam, nie wiem. Mhm. Tu jest zawsze mniej dziewcząt. One są tak nastawione jednak na naukę bardziej, te klasy matematyczne. Inaczej z matfizem tam, gdzie był Jarek, bo to byli tacy bardzo wszechstronni uczniowie, wiele mieli zainteresowań, oni nawet wystawiali sztukę, jak był konkurs teatralny w szkole, więc i ta matematyka, i sport, i oni się między sobą bardzo lubili i mieli ogromnie dużo takich inicjatyw, z którymi wychodzili, no do dzisiaj zresztą są tacy, trzęsą tym stowarzyszeniem absolwentów i miłośników, czy tam sympatyków 5 LO. Bardzo się wspomagają nawzajem. Wystarczy, że tam ktoś potrzebuje pomocy, to oni są zawsze gotowi. Przez te wszystkie lata pracy 5 razy była pani wychowawczynią konkretnej klasy, którą trzeba było prowadzić przez 4 lata. Czy jest pani w stanie tak opowiedzieć o tych rozmaitych wychowawstwach? Czy... No każde było inne na pewno. To pierwsze było najtrudniejsze, bo było pierwsze, prawda? To było, no nie miałam doświadczenia żadnego, więc to było takie trochę chodzenie po omacku. Bardzo przeżyłam, kiedy z tej pierwszej klasy troje uczniów przeniosło się do matfizu. No bo wtedy uważałam, że to moja wina, że coś widocznie nie tak. No dlaczego? Bardzo ich wszystkich lubiłam. Potem się okazało, że oni po prostu sobie nie radzili w tej uniwersyteckiej klasie, tych dwóch chłopców, że woleli pójść do matfizu. Zresztą jeden niestety już nie żyje, ale z drugim jestem bardzo bliskich kontaktach. I zawsze jak są zjazdy klasowe tej klasy, to on jest, bo się czuje jakby częścią tej klasy. A dziewczyna okazało się, że się zakochała w chłopaku w innej klasie i chciała koniecznie być tam, gdzie on. Zresztą też potem to było małżeństwo. Ale to oni się bardzo powolutku jakoś tak docierali, byli z różnych światów jakby. A to była klasa matematyczna, więc była rywalizacja wielka, było takie czasem patrzenie z góry na innych, ale w końcu też wszystko się udało. Są chyba dwie klasy takie, z którymi mam mniejszy trochę kontakt. Nie wiem właściwie dlaczego. Myślę, że jedna to była taka klasa, w której przeważali chłopcy. Oni byli zafascynowani tym swoim nauczycielem od matematyki. Potem bardzo byli zaprzyjaźnieni z polonistą. A jedna była taka klasa, w której właściwie nic nie potrafię teraz powiedzieć. Tak żyli jakoś każdy osobno i swoim życiem. Nie byli jakoś bardzo związani ani ze sobą, ani ze szkołą.
stowarzyszenie poprosiło, żeby absolwentki, absolwenci zgłaszali rozmaite pytania. Te pytania są bardzo różne. Niektóre może panią profesor rozśmieszą, ale na przykład przyszło takie pytanie. Jakie jest pani najlepsze wspomnienie z piątego liceum i jakie jest najgorsze? No jest to trudne pytanie, to prawda. Najlepsze to na pewno są zawsze te wspomnienia, które dotyczą wychowanków czy uczniów, którzy mają jakieś wielkie sukcesy. To dla nauczyciela nie ma większej radości niż jak się dowie, że uczeń zdobywa jakieś laury, że gdzieś jest dobry, że mu się w życiu powiodło, że mu się w nauce powiodło, bo mamy przecież bardzo wielu ludzi w nauce też ważnych. No to te są najlepsze. Złe? No to mogę tylko wymienić. Kiedy musiałam oblać mojego własnego wychowanka na maturze z angielskiego, to do dzisiaj pamiętam. Bardzo mi było przykro, ale naprawdę zrobił wszystko. Nie dał mi żadnych szans. Po prostu nic. I wiem, że nie ma do mnie o to żalu. Potem mógł we wrześniu poprawiać i się trochę nauczył i zdał. Ale no po prostu przyszedł zupełnie zielony. Bo jeden z uczniów pisze tak. Piątka, przynajmniej w latach 80., była znana z tolerancyjnego nastawienia do wybryków uczniów. Wybryków tu jest w cudzysłowie umieszczone. Ale nawet na tym tle pani profesor wyróżniała się tolerancyjnością. Z czego to wynikało? Skąd brało się to przeświadczenie, że lepszą drogą wyprowadzenia uczniów na ludzi jest cierpliwość, a nie dyscyplina? No z doświadczenia, po prostu z doświadczenia. Ja z natury brzydzę się wszelką przemocą. I dla mnie takie jakieś ostre kary są nie do przyjęcia po prostu. Dlatego, że uważam, że zawsze można z człowiekiem rozmawiać, próbować go przekonać, pokazać mu inną drogę, że można inaczej. My znaliśmy panią profesor jako wychowawczynię i nauczycielkę, a kim była i jest Barbara Tischner poza szkołą? Trochę takie trudne pytanie, bo co opowiedzieć o życiu, które się toczy i zmienia, tak, to i płynie. Życie się, to znaczy wtedy, kiedy uczyłam, to równocześnie bardzo dużo pomagałam mężowi w pracy naukowej, w tłumaczeniach jego prac. Nie tylko jemu, ale też całemu wydziałowi, prawda? No to była też taka duża praca. Przyjeżdżało mnóstwo zagranicznych gości na Akademię Rolniczą, których mąż przyjmował, podejmował, bo to byli jego koledzy. Więc też musiałam być tłumaczem, musiałam przyjmować w domu, musiałam bywać. Bardzo byłam zajęta, no oprócz tego byłam przecież też żoną i matką, prawda? Więc czasu za dużo nie miałam. No a teraz, to mam wnuki, którymi też staram się zajmować. Jedno z nich dotyczy pani ulubionych książek i ulubionych autorek lub autorów. To bo ciągle też pani dużo czyta, no, prawda? No czytam bardzo dużo, tak. I to od najmłodszych lat. Jak byłam malutka, ponieważ ja byłam tatusia córeczką zawsze, to tatuś mi na dobranoc czytał bajeczki. To pamiętam do dzisiaj. Natomiast potem były takie okresy, kiedy zmieniają się ci ulubieni autorzy. Ale ta taka ponadczasowa miłość moja do dwóch książek to są Przygody dzielnego wojaka Szwejka. Aha. I Colabrenion. Colabrenion to jest tak cudowna książka, tak optymistyczna, tak. Taka afirmacja świata, że to jak człowiek jest w dołku, to się chętnie czyta. Natomiast no, czytałam też dużo poezji. Jako dziewczyna bardzo lubiłam Gałczyńskiego i Staffa. Dużo czytałam. Coś pani sama pisała? Nie próbowałam. Nie. Potem w czasach studiów to naszą ukochaną poetką była Małgorzata Hilar. Ja nie wiem, ona jest teraz zupełnie zapomniana, a to była taka kultowa, jakby teraz powiedziano, poetka w tych czasach. No później już w dorosłym to oczywiście Szymborska, uwielbiam ją. A z książek w tej chwili jestem zafascynowana Olgą Tokarczuk. Jej język cudowny, to po prostu to jest strawa dla ducha. I mimo, że to są grube książki, przecież Księgi Jakubowe to jest ogromna księga, to nie mogą się oderwać. A jest charakterystyczne, że wśród tych tytułów nie ma żadnej
żadnej przedstawicielki literatury angielskiej czy amerykańskiej, tak jakby trochę... No Hemingwaya bardzo lubiłam zawsze, Hemingwaya, Steinbecka, to lubiłam, tak. Siostry Plonte czytałam też chętnie. No właściwie bardzo dużo czytałam, ale jak chodzi o ulubione, to są te. A co według pani to znaczy być dobrym nauczycielem? Tak jak lekarze mówią, że po pierwsze nie szkodzić, to nauczyciel powinien mieć w swojej dewizie po pierwsze nie krzywdzić. Jeżeli jest nauczyciel, który potrafi dostrzec problemy ucznia, potrafi mu pomóc, potrafi dotrzeć do niego, no, jeśli go uczy, prawda, to potrafi z przedmiotem swoim dotrzeć, bo to miałam takie przypadki, że trudno, ale się udawało. Musi być autentyczny. Nauczyciel nie może niczego udawać. Młodzież to natychmiast wychwyci. Natychmiast. Żaden fałsz nie ma racji bytu w tym zawodzie. Musi mieć też pokorę, bo jeżeli czegoś nie wie, to musi się przyznać, że nie wie. Jak mnie tam próbowano, prawda, o takie słówko czy inne, gdzieś wyszukane, bardzo trudne, no to zawsze mówiłam, że nie wiem, ale ja to sprawdzę i ci powiem. Rzeczywiście na następnej lekcji mówiłam. Natomiast, no broń Boże, nie, albo od razu z góry. Nie garb się. Tak. Albo odpowiadać, no, głupoty jakieś, no, to nie wolno. I ja absolutny sprzeciw przeciw spoufalaniu się. To tego nie uznaję w ogóle. No miałem właśnie zapytać, gdzie jest ta granica, gdzie ona przebiega, ta granica między uczniem a nauczycielem? Uczeń przychodzi się z czegoś zwierzyć, prawda? Jakby no to też dyskretny musi być bardzo nauczyciel. Tak, no i teraz, no ale kiedy człowiek się zwierza, to jak mówił pani szwagier, jak się zwierza, to się powierza. No, tak. Coś się przesuwa w tej, ta granica się robi, bardziej się zaciera. Nie? Co zrobić, żeby zachować dystans i jednocześnie ocalić zaufanie i serdeczność? Ja nie sądzę, żeby się zacierało, bo jeżeli uczeń się zawierza, to ja to przyjmuję. Jak gdyby daję mu gwarancję, że zostanie między nami. Ale to wcale nie znaczy, że ja się muszę z nim spoufalić. To nie znaczy, że on mnie ma poklepywać po plecach albo mam do mnie mówić Basiu, prawda? Bo ja myślę, że sam uczeń tego nie chce. Ja miałam takie przypadki, że przyszedł na przykład uczeń poradzić się, co zrobić, bo on się boi, że wpadnie w alkoholizm. No to miałam to gdzieś rozgłaszać, no to zostało między nami. I do dzisiaj tak jest, także... Ta granica jest cienka, ale jest. Ja myślę, że uczniowie też to dobrze wyczuwają. Tylko że się nie wychodzi z roli nauczyciela jednak, tak? Tak. Tischner powiedział takie słowa, które bardzo chętnie cytuję, że wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję. Tak. Jakby pani powiedziała, jak to przełożyć na pracę w szkole. No właśnie, ktoś, kto nie ma nadziei, że będzie lepiej, że ten człowiek wyrośnie na porządnego człowieka na przykład, nie ma żadnej motywacji, żeby wychowywać. No bo skoro nie będzie, no to po co, prawda? To trzeba go ewentualnie stresować, nauczyć pewnych nawyków, tak, nie? Ale... Tak, na to, że z tego człowieka wyrośnie pełnowartościowy, szlachetny człowiek, to trzeba mieć wiarę i dużą nadzieję, prawda? Piątka była taką szkołą nadziei, myśli pani, że to była szkoła, w której się pielęgnowało nadzieję? Myślę, że dla większości tak, nie dla wszystkich oczywiście, że nie, ale myślę, że tak, dla bardzo wielu. To ja tutaj z nim bym się pokłóciła o to, czy on powiedział, prawda, że jakby miał wybrać między dobrym nauczycielem a dobrym wychowawcą, to wybrał. Nigdy nie zdążyłam z nim na ten temat porozmawiać i nie bardzo wiem, co on przez to rozumiał, ale wydaje mi się, że nie miał racji. Ja się z tym nie zgadzam.
bo widzę ogromną rolę wychowawcy w kontaktach z młodzieżą. Ja wiem, on był bardzo mocnym charakterem od małego, prawda? Może mu to ten wychowawca, może miał niedobrego, a może niepotrzebny mu był, bo miał rodziców bardzo kochających i wychowujących go, prawda? Ale dzisiaj, no gdzie ten młody człowiek ma się zwrócić? Jak czegoś nie umie, to mu nauczyciel nie jest koniecznie potrzebny, bo ma internet. Sięgnie i wszystko ma, prawda? Może się nauczyć bez nauczyciela, ale nie będzie się uczył wzorów życia z internetu. Mam nadzieję, że nie będzie.